Równamy sobie dzisiaj tutaj teren, ponieważ trzeba przygotować go na, myślę, że port tutaj jakiś zrobimy. Miałem tutaj wcześniej inne plany co do tego terenu, ale tak wyszło, że po prostu przy robieniu łopaty, chciałem sobie zrobić jedną łopatę, niechcący kliknąłem Shift. Dzięki czemu stworzyłem dużo łopat i sobie pomyślałem, że a jak już mam tyle łopat, to sobie troszkę porównam teren. I tak to się zaczęło, że właśnie zacząłem równać tą oto górkę oraz górę za domeczkiem. Dzięki czemu również zyskałem bardzo dużo ziemi, którą wykorzystałem, zaklejając tutaj, zasypując wszelkie takie malutkie dziurki. Oczywiście mam jeszcze tej ziemi sporo, ale było jej znacznie, znacznie więcej. Były tutaj takie jakieś jezioreczka, nie jezioreczka, które zalepiłem, ponieważ tutaj w tym obszarze nie powinno być żadnych jeziorek, ponieważ mamy tutaj rzeczkę. I tak obok rzeczki jeziorko jakoś mi nie pasowało, dlatego zakleiłem wszystkie, zasypałem wszystkie właśnie takie jezioreczka. Tak jak mówiłem przed chwilą, to tutaj na początku odcinka, to tutaj zrobimy sobie port. Chciałem zrobić tutaj specjalny pokój do enchantowania, ale się wstrzymałem, bo właśnie zobaczyłem, że tutaj jest bardzo ładne ujście do oceanu chyba, bo tu się wydaje dosyć rozległe, tam są tereny kolejne, ale wydaje mi się, że to będzie się ciągnąć i ciągnąć, że to nie jest jakieś takie tylko malutkie jezioreczko, że to jest ocean. Później się jeszcze zobaczy, ale na pewno zrobię tutaj jakiś port, bo tak akurat mi tutaj pasuje. Poza tym można wykorzystać jakoś te oto takie górki, bo bardzo ładnie one wyglądają i można by było coś tutaj zbudować właśnie. Dlatego nad tymi górkami się jeszcze zastanowię, co by można było tam zrobić. Wejdziemy sobie dzisiaj do Netheru sobie obczaić. Portal już mam przygotowany. Wystarczy tylko go odpalić zapalniczką. Jeszcze tam nie byłem, dlatego zostawiłem sobie na odcinek właśnie, żeby sprawdzić, jak się nam tutaj, jak nam się wygeneruje teren w Netherze. No i co? Dawno nie było odcinka właśnie tutaj z save'u, a to dlatego, że pochłonął mnie tak naprawdę serwer z Thunder Island. Skupiłem się trochę na właśnie nagrywaniu serwera z Thunder Island i nie mogę powiedzieć, było to trochę czasochłonne, żeby wbijać sobie poziom, żeby robić dalej fabułę. Mam już nagrany ostatni odcinek z głównej fabuły. Jak go wyrenderuję, to powinien wlecieć jakoś na dniach. Oraz myślę, że jak już się wprawię, to odcinki będą w miarę regularnie tutaj z tego save'a. Ponieważ jest tu duże pole do popisu. Można tu naprawdę dużo rzeczy zrobić. Tylko potrzebuję tak naprawdę chęci do tego. A chęci ostatnio bardzo duże mam, żeby coś pobudować. To myślę, że właśnie
sobie tą chęć tutaj wykorzystam i pobuduję bardzo ciekawe rzeczy. Co do tego właśnie pokoju do enchantu, to go spróbuję zrobić jakoś... Spróbujemy go wspólnie zrobić jakoś w następnym odcineczku. Ja tylko spróbuję przygotować inny teren, ponieważ w tym miejscu, jak już mówiłem, to ten pokój tutaj nie może być. Możliwe, że zrobimy go sobie po prostu w domeczku. Ale to nie jest to, co ja bym chciał zrobić, ponieważ pokój do enchantu to będzie, to powinien być dla mnie osobny budynek, który będzie bardzo ładnie wyglądał, ponieważ już mam pomysł na kształt, a w sumie mogę wam już przedstawić, co ja bym chciał zrobić. Ja bym chciał zrobić taki pokój właśnie, że to by był budynek w kształcie książeczki. Normalnie budynek, który byłby książką, tam by się jakoś wchodziło i tam w środku by był właśnie enchanting z książkami i to by fajnie właśnie jakoś się prezentowało. Też się zastanawiam, czy się trzymać jakoś jakiegoś stylu tutaj budowania właśnie na tym save'ie, ale myślę, że jakoś sobie pogodzimy tutaj różne style, że może pobuduję sobie coś średniowiecznego, coś nowoczesnego, jakoś sobie to pogodzimy tutaj różne style. Zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle w praniu. Za chwilę tutaj nam słońce zajdzie, będziemy musieli się przespać. Co do rzeczy, których zrobiłem, a wam nie powiedziałem, to wioseczka, która jest tutaj blisko, została przeze mnie ogrodzona. Wykorzystałem do tego bruk oraz dirt, ponieważ wtedy jak tworzyłem tamten mur, to nie miałem wystarczających zasobów bruku, żeby jakoś fajnie zrobić mur. Dlatego wykorzystałem dirt do zrobienia murów, dzięki czemu stworki nie będą miały dojścia do tamtej wioski oraz w miarę oświetliłem ją, żeby właśnie tam się nic nie spawnowało i przy próbie zasypywania dziur w wiosce to wydawało mi się, że jest tam właśnie spawner. Możliwe, że tam jest właśnie spawner zombiaków pod wioską. Nie jestem pewien w 100%, ale wydawało mi się, że właśnie kątem oka widziałem właśnie spawner. Inaczej, nie widziałem tego bloku, ale widziałem taki ogień, taki właśnie malutki ogień i się pojawił zombiak. Tak powiem. Dlatego myślę, że tam może być właśnie spawner zombiaków, co możemy sprawdzić. Dlatego udamy się tam za chwilę, tylko tutaj wyrównamy ostatnie bloki sobie tutaj wykopiemy. Tutaj pod nami są bardzo, bardzo, ale to bardzo rozbudowane systemy jaskiń. Kilka właśnie dziur tutaj zakopałem. Tutaj mamy kolejną dziurę, która prowadzi do jaskiń. Również tutaj mam kolejną dziurę. Dlatego się jeszcze zastanowię, czy je zasypać, czy je nie zasypać. To się okaże później. Bierzemy teraz dirt i równamy teraz tutaj ziemią.
głęboko nie musimy równać, ponieważ... A tutaj akurat... Nie, tam też nie musiałem, ale dobra, niech już tak jest. Równamy tylko na tym poziomie, ponieważ jak będę chciał zasypać te jaskinie, to oczywiście wejdę sobie jakąś drogą właśnie, która prowadzi do tego pomieszczenia i sobie zasypię po prostu brukiem pod spodem już, a tu sobie chcę na razie tylko tą pierwszą warstwę zasypać. Dobra, no i jak mówię, mam bardzo dużo ziemi, dlatego bardzo fajnie mogę sobie o w ten sposób teren cały wyrównać. Dobra, jak mi się skończy dirt, to resztę dokończę sobie później, już po odcineczku. A teraz wam chcę jeszcze pokazać, jak się prezentuje właśnie wioska oraz... Wziąłbym sobie chociaż jedną pochodnię, ponieważ chcę sam zobaczyć właśnie, czy to nie był przypadkiem spawner. Dojście do spawneru, przypuszczam właśnie, że to był spawner, zostało przeze mnie zasypane dokładnie w tym miejscu gdzieś. O, dokładnie tak. Zobaczymy, czy to był spawner, czy to nie był spawner. Okej, to jest spawner. Czyli dobrze wiedziałem. Czyli wszystko już wiem. Czyli w kolejnych odcinkach będziemy jeszcze robili ekspiarkę tutaj. Się nauczę w końcu robić ekspiarkę, ponieważ nigdy samemu nie robiłem ekspiarki. Zawsze jak coś właśnie było z takim czymś, to ktoś zawsze mi pomagał, bo jak grałem na serwerze właśnie, to tam ktoś inny robił ekspiarkę, a ja tylko przechodziłem już na gotowe i sobie ekspiłem. A teraz zrobimy to wszystko razem na filmiku tutaj. Sam się będę uczył, jak robić takie rzeczy. Tak więc myślę, że będzie bardzo fajnie. I myślę, że na koniec odcineczka teraz wejdziemy sobie do Netheru, ponieważ tego jeszcze nie zrobiłem. A wypadałoby, jak już mówiłem, że wejdę do Netheru, to zrobię. Tu gdzieś była zapalniczka, ok. I zobaczymy, jak wygląda tutaj teren. Okej, prezentuje to się w taki sposób. Tutaj we mnie celuje gast. No i tak to się tutaj prezentuje. No i później sobie jeszcze... Później po odcinku sobie spróbuję jeszcze poeksplorować trochę Nether. Chciałem wam tylko pokazać, jak wygląda wstęp, tak więc... Wstęp do Netheru wyglądał właśnie w tamten sposób. I co? I to by było tyle. Tak więc zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, tu udostępnijcie ten odcinek. Cześć!